W ministerstwie jest opracowywana nowa, właściwie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym przez Ministerstwo Infrastruktury, który ma regulować m.in. Ubera, przewóz osób, czy na przykład takie firmy jak BlaBlaCar, które konkurują z tradycyjnymi środkami transportu, jak na przykład taksówki, czy no właśnie przewozy osób, które na przykład między miastami, prawda, kursują na różnych innych zasadach, właśnie regulując w ten sposób, żeby mieli albo licencje, albo właśnie podobne regulacje, na które narzekają po prostu taksówkarze, mówiąc, że jest to nierówna, prawda, konkurencja, bo przecież oni mają te wszystkie licencje, musieli je robić, a na przykład taki Uber nie musi. No, w jakim stopniu trzeba się zgodzić z taksówkarzem, bo jest to nierówna konkurencja, tylko ja się nie zgadzam z receptą na to, czyli żeby utrudnić życie tym drugim. Nie, to trzeba uprościć życie tym pierwszym, czyli taksówkarzem, żeby oni mogli działać na takich samych zasadach, czyli zdjąć te niepotrzebne regulacje, właśnie te uprawnienia zlikwidować, bo one są do niczego nikomu niepotrzebne, bo jeśli ktoś zdaje na prawo jazdy, no to znaczy, że umie jeździć samochodem i z punktu A do punktu B się potrafi przemieszczać. A jeśli będzie mylił drogę, no to klienci po prostu go nie będą wybierać, bo przecież kierowcę Ubera się ocenia, tak? Jeśli będzie miał słabą ocenę, to ludzie go nie będą pewnie chcieli wybierać. My jako wolnościowcy uważamy, że każdy, kto chce zarabiać w ten czy inny sposób, powinien mieć do tego prawo. To nie może być tak, że państwo będzie narzucać jakieś z góry dziwne reguły i według nich ma wyglądać taksówka, tak ma wyglądać jakiś transport międzymiastowy i tak dalej, jak na przykład właśnie BlaBlaCar. Jeśli ktoś się normalnie by ogłosił pewnie na stronie jakiejś firmy, być może, nie wiem, jakby to mogło wyglądać, oczywiście to kwestia techniczna, ale każdy, kto by chciał zarabiać w ten sposób, no to jest z korzyścią dla gospodarki i przede wszystkim dla konsumenta, bo jeśli konsument dzisiaj ma płacić za taksówkę 80 zł, a za Ubera powiedzmy 40, no to normalne, że chciałby wybrać tą tańszą, a rząd niestety cały czas brnie w tym samym kierunku, cofając nas jakieś 50 lat wstecz do komuny i rząd chce wszystko uregulować, oczywiście no, to będzie z niekorzyścią dla zwykłego, szarego obywatela. No ale właśnie taksówkarze mówią, że oni są wykwalifikowanymi kierowcami, znają miasto dobrze, prawda, bo przechodzą też testy, a że tacy właśnie kierowcy, przykładowo Ubera, prawda, bo to jest tylko firma, prawda, jest też konkurencja w postaci tam przewozu osób czy różnych innych firm, które chcą jakby dorównać jakby technologicznie właśnie firmie Uber. Ale wszystkie jakby te firmy jeżdżą, łącznie z taksówkarzami, jeżdżą przecież na GPS-ie, tak? Czy innym popularnym komunikatorze, gdzie po prostu można dojechać z punktu A do B. Tak, no, ja tu naprawdę nie widzę problemu. To jest takie szukanie dziury w całym, żeby się kogoś czepić, że ktoś nie umie jeździć, ktoś nie zna miasta i tak dalej. No, jeśli ktoś się bierze za taką pracę, no to siłą rzeczy musi poznać miasto. Kurier, jaki jeździ z paczkami, też przecież nie zna miasta na początku, a później jest pewnie gotowy w każdą dziurę wjechać na danej dzielnicy czy danym osiedlu, bo już to miasto po jakimś czasie poznaje. To jest normalne. No, jeśli ktoś nie będzie praktykiem, no to nigdy tego się nie nauczy, bo można mapę przestudiować i nauczyć się jej na pamięć, a jednak wjazd pod dany adres zazwyczaj bywa trudny, tak? I jeśli ktoś raz, drugi, trzeci przejedzie, no to się nauczy. Także dla mnie ten argument jest w ogóle nieistotny. Skoro taksówkarze tak się boją konkurencji, no to powinni stanąć ramię w ramię i walczyć o klienta, na przykład obniżając ceny swoich przejazdów, a nie w ten sposób, żeby coś uregulować, żeby innym zaszkodzić. Właśnie nie mogą jakby konkurować cenowo, ponieważ oni muszą wydawać na te wszystkie licencje. No nie mogą obniżyć właśnie tych swoich cen. Ja myślę, że im też o to chodzi w jakimś stopniu, żeby mieć ten pewien monopol, że jest tyle i tyle taksówek w danym mieście i nie dopuścić kogoś innego, kto mógłby ten rynek ich zakłócić. Dlatego ja tutaj jestem po stronie konsumentów, czyli jeśli ktoś będzie gotów zapłacić za Uber, to zapłaci za Uber, jeśli ktoś będzie chciał zapłacić za taksówkę, zapłaci za taksówkę. To ma być wybór konsumenta, a nie regulacje, które do niczego dobrego nie doprowadzą, poza wzrostem cen oczywiście, albo utrzymaniu, takie jak mają obecnie taksówkarze.